kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale, na kanale FOPremier. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją, słuchajcie, tych kolorystycznych zestawień perfum. Ja myślę, że to, tak jak Wam powiedziałam, jest bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że tak samo fantastycznie się bawicie właśnie przy oglądaniu, słuchajcie, tych odcinków. Dzisiejszy odcinek będzie o perfumach złotych i takich żółtych, a także może pomarańczowych. Już sobie tak posegregujmy właśnie je w jeden box. Także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia odcinka. Tak jak powiedziałam właśnie w intro, dzisiejszy odcinek będzie taką kontynuacją właśnie tych zapachów o różnych kolorach. Ja myślę, że dzisiaj skupmy się właśnie na tutaj kolorze żółtym i takim właśnie złocistym, takim królewskim i tymi konotacjami związanymi właśnie z takimi zapachami. Słuchajcie, nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych kolorów, ale nie wybieram go jakoś tak podświadomie, właśnie wybieram go podświadomie, nie bardzo skupiam się, że jest żółty, ale nie ma ich tutaj dużo, ale ostatnimi czasy, no jednak widzę, że trochę tych buteleczek tutaj takich złocistych, żółtych, pomarańczowych trochę się uzbierało, albo one są już tu też z przeszłości. I takie właśnie, słuchajcie, złociste perfumy żółte możecie znaleźć może rzadziej na perfumeryjnych półkach, aczkolwiek chyba nie, bo to zależy jak to posegregujemy, bo na przykład pomarańczowe Coco Mademoiselle nie jest złociste, ale właśnie idzie w takim kierunku, przynajmniej ja tak odbieram. Słuchajcie, takie perfumy właśnie żółte, złote kojarzą nam się właśnie z słońcem, wakacjami, są takie bardzo seksowne, ewokują właśnie taka ewokacja życia, miłości, blask, splendor, ja bym powiedziała. Jest to też komunikacja, bo taki nie pomarańczowy, a właśnie żółty kolor kojarzy się właśnie z komunikacją i z radością, taką nasłonecznieniem, taką wibracją pozytywną i dynamizmem. Jest to też dla mnie hedonizm, cieszenie się życiem, takie właśnie carpe diem, bogactwo, też tu jakieś narodziny, narodziny bym powiedziała bogini, albo poczucie się jako bogini, bo te perfumy niektóre, zaraz Wam pokażę, ewokują właśnie takie bycie właśnie tu boginką. I też są pewne pełne przepychu, splendoru, kojarzą się właśnie z jakimiś tropikalnymi kwiatami, uniesieniem i też cytrusami, no i oczywiście wakacjami. I ja sobie tu przyniosłam kilka, znowu miałam problem, słuchajcie, jak sobie szeregowałam te perfumy, to miałam problem, które w zasadzie tu wybrać i nie wiedziałam na dobrą sprawę, czy powinna wybrać te, czy tamte. Niektóre nie były typowo złociste, nie były typowo żółte, no ale w końcu udało mi się wybrać, więc zapraszam Was na tutaj przedstawienie moich bohaterów dzisiejszego odcinka po kolei. Oczywiście będzie mój nowy nabytek, jeśli nie obejrzeliście jeszcze o nim odcinka, to zapraszam. Mój nowy nabytek, a mianowicie Versace Yellow Diamond z 2011 z nutami tutaj cytrusowymi, takiej lemonki Amalfi, pięknej gruszki tutaj, bergamotki, neroli. Jest tu przepiękna mimoza, ja nie często spotykam tą mimozę w perfumach. Jest tu afrykański kwiat pomarańczy, który coraz bardziej spotykam w tych perfumach. Jest też frezja, jest też piżmo, słuchajcie, i oczywiście takie drzewne troszeczkę, drzewo guajak. Słuchajcie, on jest bardzo sparkly, to jest taki zapach życia właśnie, słuchajcie, jest to zapach świetlany, bym powiedziała taki z barokowymi ornamentami, zwłaszcza to widać na pudełku, ale nie wiem, gdzie posiałam pudełko. Ja się tutaj też spryskam, żeby się wprawić ten taki emanujący życiem, bogactwem, przepychem zapach. Słuchajcie, ja bardzo właśnie lubię te zapachy Versace z tym kryształem, słuchajcie. Oczywiście jest tu z serii Bright Crystal, jest Yellow Crystal, jest wersja Absolue i słuchajcie,
I jest też przecież Crystal Noir, też z tym kokosem, także generalnie jest taki zestaw pięknych perfum. Ja tak myślę, że w końcu może będę miała wszystkie w kolekcji i wytrzymam, nie zużyję, albo chociaż pokażę właśnie buteleczki. Słuchajcie, jest to zapach, który kojarzy mi się właśnie z miłością, z barokiem, z takim przepychem, splendorem, bycie jakąś gwiazdą i właśnie takimi cieszeniem się życie, takie carpe diem, właśnie każdą minutą i ewokowaniem tym ewokowaniem tutaj sukcesem. Powiem Wam, że on jest bardzo dobry właśnie na upały. Jest dzisiaj niemiłosierny upał, ale słuchajcie, on daje takie orzeźwienie też, chociaż nie jest do końca cytrusowe, ale słuchajcie, jak najbardziej go Wam polecam. Zobaczcie, jak on jest przepiękny. Naprawdę ta butelka i te insygnia tutaj Meduzy Versace w każdej tej butelce mnie urzekają. Właśnie związanymi tutaj z taką dualnością życia, z barokowością i właśnie, ja bym powiedziała, taką stroną, podwójną stroną właśnie życia, bo tu jest jakby imaginacja światła, ale też tutaj cienia, bo te perfumy, jeżeli chcecie, to jest specjalny odcinek, łączą się właśnie ze specjalnymi tutaj przeżyciami odnośnie śmierci ukochanej kobiety Coco Mademoiselle, Coco Chanel, przepraszam. I ten zapach Paris Venise, bo o nim mowa, słuchajcie, powstał w 2018, jest specjalną taką edycją w butikach. Jest tu kwiat pomarańczy, lemonka, bergamotka, taki różowy pieprz, jest yang-yang, który zaokrągla bardzo ten zapach, jest róża, geranium, wanilia, białe piżmo i taka nuta właśnie tu fiołka, chciałam powiedzieć irys, ale to nie jest irys. Słuchajcie, to jest specjalna taka emanacja właśnie światła i cienia, słuchajcie, ale łączy się też z wakacjami, z Rivierą, do której miała specjalny tutaj jakby taki sentyment i słuchajcie, na pewno jest to kreacja, która nie do końca jest świeża, ona, ja je bardzo, słuchajcie, lubię, dlatego, że one są takie pudrowe i bardzo mi przypominają właśnie taką nutkę, ten pierwszy wydźwięk cytrusowy zaraz zamyka i zanika i pojawia się właśnie takie bardzo bogate, pełne przepychu, czujecie ten luksus właśnie i dynamizm, pudrowa nuta, ja ją bardzo lubię i nie wiem, jak ona właśnie zaraz mi się sprawdzi na tym upale, bo tutaj ją sobie psiknęłam, ale nie, cały czas na mojej skórze właśnie ma taką przepiękną woal pudrowości, ale jest to właśnie docenienia tych chwil życia, tych pięknych wspomnień i właśnie cieszenia się słońcem, wakacjami, splendorem i radością i przynosi taki hedonizm. Słuchajcie, czyszczenie się życie polega też na tym, żeby być gwiazdą, boginką życia. I taki zapach jest Estée Lauder i wy wiecie, kto mnie ogląda, że ja uwielbiam ten zapach, zwłaszcza w tej nucie tutaj Eau de Parfum, czyli ja sobie przepięknie to spryskam. Słuchajcie, ta Eau de Parfum powstała właśnie w 2019 roku, bo dotychczas było Eau Fraîche, którą za chwilę Wam pokażę. I jest tu kwiat tiary, takie nuty wanilii, drzewa sandałowego i właściwie głównym gościem tutaj jest kokos. Słuchajcie, to są typowo wakacyjny zapach. Ja bym powiedziała, że ten Eau de Parfum, który ja lubię, jest bardziej klasyczny, ale tu oczywiście jest ta komunikacja, jest cieszenie się życiem, jest ta piękna Riviera albo inna tropikalna wyspa. Są wakacje, są tu te kwiaty orientalne, tiare. No i ja bym powiedziała, jest ten przepych dotyczący właśnie takich luksusowych wakacji, albo nawet jakiś, mówię, gdzieś na właśnie wyspie takiej uroczej, tropikalnej, ciepłej, pełnej blasku słońca i przepięknego piasku. Jest to też zdecydowanie zapach taki carpe diem, właśnie czyszczenia się życia. Ja uwielbiam ten zapach. On w porównaniu, słuchajcie, do Eau Fraîche, tej wersji, ten jest bardziej kremowy i taki kokosowy, ten jest bardziej klasyczny, ale one są przepiękne. Od razu wiemy, mamy wrażenie, że jesteśmy kimś. On bardzo podbudowuje i właśnie sprawia, że
czujemy się fantastycznie i oczekujemy samych najlepszych przeżyć, bo jest to właśnie taki zapach przygody, wakacji i tropiku. A także ja go gorąco polecam, a zwłaszcza Eau de Parfum. Słuchajcie, jak mamy być gwiazdą, to właśnie no, ja muszę wspomnieć o tym przepychu, o tej bryle złota, byciem gwiazdą, byciem właśnie życiem w przepychu na luksusowym jachcie, w luksusowym jakimś apartamencie, czyli Gucci Premier. Jest to drzewny, taki piżmowy zapach z białymi kwiatami, słuchajcie, z 2012, z kwiatem pomarańczy też i drzewnymi sandalowymi tutaj nutami. To jest celebracja życia, to jest, aż muszę niuchnąć, to jest właśnie taki zapach, który daje Wam poczucie, czy jesteście specjalne. Jest ta słodycz, ale ta słodycz jest taka finezyjna bardzo, troszeczkę pudrowa, troszeczkę bardziej taka, bym powiedziała, otoczona przez te piękne białe kwiaty, ale mówię, to jest zapach na specjalne okazje, na pewno nie na upałę, tak jak teraz, ale jest to zapach cudowny, przepiękny i mówię, zawsze mi przypomina powstanie też mojego kanału, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia, mimo że ja nie wszystkie zapachy Gucci lubię, natomiast ten kojarzy mi się tak właśnie z takim czerwonym dywanem, takim, taką gwiazdą, bycie celebrytą, życie w przepychu, bogactwie, właśnie słońce, wszystkie najlepsze rzeczy, które wokół się zbierają, to właśnie jest zapach Premier. Mówiłam, że trudno mi było wybrać zapachy, to następnym zapachem jest bardzo zapomniany Idol Armaniego. Słuchajcie, to jest stary zapach, bo on jest z 2009, stoi za nim Bruno Jovanović. Tu jest, słuchajcie, takie fajne połączenie takich pikanterii, ja bym powiedziała, a więc i gruszki, a z drugiej strony macie klementynkę, też miód, tutaj taką gorzki wydźwięk pomarańczy, jest tutaj też taka nuta szafranu, bardzo drugiego składnika, słuchajcie, nigdy nie wiem, jak ten szafran pachnie, mimo że wiem, że jest jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych składników. Słuchajcie, jest też imbir, który dodaje właśnie takiej dziwności tutaj. I jest oczywiście jaśmin, róża, patchouli i vetiver. Ten zapach, słuchajcie, jest bardziej sensualny, bardziej taki sexy, pełen gracji, z takich wysublimowanych nut, które sprawiają, słuchajcie, ja sobie odświeżę go troszkę, które sprawiają właśnie, że czujemy się sobą, czujemy się właśnie niebywale emanującą życiem i właśnie taką gwiazdą. Ja bym powiedziała, że tu jest właśnie powiązanie też do Bronze Goddess i do Premier, że to są takie bardzo specyficzne, słuchajcie, zapachy, które bardzo dodają jakby pewności siebie i sprawiają, że czujemy się lepiej i jesteśmy właśnie takimi boginkami. Za chwilę Wam pokażę następny zapach, który dla mnie jest właśnie tak też zapachem z czerwonego. A mowa właśnie tutaj jest o Yves Saint Laurent Lipry, bardzo popularny zapach, bardzo na świeczniku, wszyscy o nim mówią, to jest zapach, ja mam wodę, słuchajcie, Eau de Parfum, z tego co pamiętam, jest to z roku 2019, słuchajcie, bardzo udany zapach, połączenie takich nut, troszeczkę nietypowych, jak lawenda, właśnie kwiat pomarańczy, też czarna porzeczka, słuchajcie, czy lawenda, czy to jest jaśmin, wanilia madaskaru i takie nuty piżmowo-cedrowe, słuchajcie, to jest zapach bardzo dziwny, bo on jest bardzo rozpoznawalny, to jest zapach takiego sukcesu, takiej dynamiczności, feminizmu i taki glamour. To jest zapach też, bym powiedziała, tak podkreślający naszą osobowość, też bycia kimś, bycia na świeczniku, tak jak powiedziałam, i w tym bogactwie i przepychu, a jednocześnie taki zapach mi się kojarzy ze ścieżką kariery, nie wiem dlaczego. Także przepiękny, przepiękny. Ja jeszcze do niego się jakby przegryzam, nie do końca jest
jest to mój zapach, ale naprawdę jest bardzo rozpoznawalny i ta butelka jest przepiękna. Ostatnim zapachem, miałam tu wspomnieć w sumie o Coco Mademoiselle, ale wszyscy znają Coco Mademoiselle, więc skupiłam się na takich zapachach mniej znanych, a jest mój ukochany Tom Ford Grey Vetiver z 2009 z grejpfrutem, kwiatem pomarańczy, ze specjalnym tą gałką muszkatołową i słuchajcie, takimi nutami wetiverowymi i drzewnymi. I jest tu też orris root, ale nie wiem, czy to jest jakiś korzeń taki. Słuchajcie, on jest... Ja wiem, że to nie jest typowo złoty zapach. Ja bym powiedziała taki srebrno-złoty. Ale w związku z tym, że go postrzegam i dla mnie jest unisexem, właściwie dla każdego, jest takie fajne połączenie właśnie tej takiej nutki korzennej, ale i cytrusowej. On jest niebywałym, przepięknym zapachem. Słuchajcie, jednym z moich takich bohaterów, który generalnie jego projekcja jest niesamowita, łączy mi się właśnie z takim sukcesem, splendorem, przepychem, a jednocześnie klasą. To jest właśnie ten zapach. Jeśli się nim spryskacie, na pewno zostaniecie zauważone. Na pewno jest to zapach taki, który kumuluje tutaj atencję, kumuluje, że nie przejdziecie obojętnie, a jest to zapach właśnie taki cieszenia się, jest hedonistyczny bardzo, cieszenia się życiem, także gorąco Wam polecam. Mówię, Coco Mademoiselle już nie będę tu przynosić, mimo że ona tam stoi. Też jest to taki zapach, który bym skupiła właśnie w tej grupie zapachowej, ale no mówię, on się pokazuje bardzo często, więc skupmy się na czymś innym. Słuchajcie, na dzisiaj to już będzie wszystko, ja się tu gotuję w tym słońcu. Mam nadzieję, że propozycje Wam się podobały i podoba Wam się cała ta seria, więc jeżeli chcecie więcej, koniecznie dajcie znać właśnie tutaj w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie i lajkujcie moje tutaj filmiki, udzielajcie się, szerujcie, jest mi niezwykle miło. Mam nadzieję, że w końcu niedługo dojdę do 1000, a chociaż jeszcze trochę mnie czeka. No ale życzę Wam miłego dnia i zaglądając w stare odcinki, do zobaczenia, do następnego odcinka, pa, pa.